Czwóreczka. Szybko z nogi. Lewa, prawa. Prawa, lewa. Tak, przyłomać sobie tak. Troszkę z wyjście. Jest daleko. Piękne ruchy tam, z koordynacji. Piękne pakiety. Bez dotykania, bez dotykania rąk, bez dotykania rąk. Zamkarze mogą jedynie takie coś sobie robić. A nie my. To pan, nie pokażę. Pokoń. Na depto poczuję. Wyprostować się, wyprostować się. Od mojej wysokości następny. Dokładnie, no dokładnie trzeba. Patrzysz, tak. Juryka się zaśmieje, ej! Ciekawy mecz. Mamy jeszcze, gdy mieliśmy w planie mecz, co prawda z Dolkanem, on nie dochodzi do skutku, gramy z Rakowem. Z Podbeskidziem. No tutaj bym powiedział w ten sposób, już musimy zacząć zwracać uwagę na wyniki, bo rzeczywiście koncentrowaliśmy się dotychczas tylko na tym, jak gramy. Natomiast już powoli wyniki będą coraz ważniejsze i rzeczywiście to jest pod Beskidziem kolejny mecz w zasadzie, który zagraliśmy bardzo porządnie. W pierwszej połowie uważam, że byliśmy decydującym zespołem, znaczy takim decydującym, jeżeli chodzi o sposób grania. My utrzymywaliśmy się przy piłce. I praktycznie jeden strzał pod Beskidzia, Kołodziej, chyba gdzieś 25 do 30 metrów uderzył. 1-0 dla przeciwnika. Natomiast druga połowa już trochę bardziej wyrównana, trochę zmian. Trochę gorzej ta gra wyglądała, ale to z obu stron, trochę chaosu. I drugą bramkę straciliśmy w doliczonym w ostatnim, nawet już później nie zaczęliśmy praktycznie meczu po tej bramce, gdzie mieliśmy rzut wolny na podwysokości pola karnego, wszyscy poszli w tym momencie do ataku, żeby wyrównać. No i praktycznie pod Beskidzie wyszło z kontrą, gdzie po szale sędzia skończył. No już to tej bramki nie przywiązujemy już aż takiej wagi, bo tak jak mówię, gdzieś tam chciało się to wyrównać. Natomiast ten mecz rzeczywiście dobrze wyglądał i mam nadzieję, że powoli zacznie się to przekładać również na wyniki. A jakie tam najlepsze sytuacje bramkowe mieliśmy? Znaczy ten na pewno ciekawa akcja. I tak wyszedł na dobrą pozycję, Waldek Sobota. W dwóch pozycjach był Arek Półkopek. No i kilku innych, gdyby były dograne ciekawe piłki, no to bylibyśmy no, rzeczywiście w dobrej sytuacji. Ale Podbeskidzie grało z pierwszym składem praktycznie przez 70-80 minut. My żeśmy jeszcze dużo zmieniali, prawda? Zmieniliśmy dużo przerwie. Ale tak jak mówię, no mam nadzieję, że to już powoli wiemy, że nie ma przełożonych tych rozgrywek, więc to już trzeba bardziej patrzeć teraz na wyniki.